Stój! Dokonać zmiany na posterunku. Za mną! Masz! Wspomnienia o świętej pamięci generale w Bronisławie Jaskowskim. Szanowni Państwo, szanowni zebrani przy grobie świętej pamięci generała Bronisława Jaskowskiego. Czego się boicie? To w maju 2015 roku ówczesne najwyższe władze państwowe pani Krystyna Kwiatkowska, wdowa po generale Bronisławie Kwiatkowskim. Pytanie dotyczyło nieudolności wyjaśniania katastrofy smoleńskiej i bardzo wielu błędów, niedbalstwa, nieprawidłowości, a nawet fałszerstw, których dopuściła się strona rosyjska i ówczesne władze polskie. To pytanie obnażało stopień zakłamania, niekompetencje ówczesnych politycznych elit, sprzyjających im mediów. Rodziny ofiar katastrofy cały czas zwracały uwagę na te karygodne błędy, domagając się od ówczesnego rządu i prokuratury rzetelnego i profesjonalnego podejścia do tej największej polskiej katastrofy od czasu bezsilności, które kazały zadawać pytanie o prawdziwe intencje osób sprawujących wówczas władzę w Polsce. Im dłużej trwała bierność rządzących, tym bardziej nasuwały się i stawały się uzasadnione tezy o świadomej zdradzie i sabotaży. Hipokryzja ówczesnych rządzących była niespotykana. Nieustannie publicznie deklarowali, że sprawa jest dogłębnie wyjaśniana, a jednocześnie wobec narastających wątpliwości w zasadniczych sprawach dotyczących katastrofy tych, którzy śmieli wątpić i zadawać pytania, dyskredytowali i ośmieszali służących im opłacanych z publicznych pieniędzy, zresztą media głównego nurtu. W miarę upływu czasu wątpliwości w sprawie katastrofy narastały, a zachowanie ówczesnego prezydenta, premiera, większości ministrów, w tym ministra obrony narodowej i prokuratury wskazywało, jak rzeczywiście bali się ujawnić prawdę. Od zmiany władzy z woli Polaków minęło niespełna pół roku. Wiele zmieniło się w Polsce, przede wszystkim na najwyższych szczeblach władzy. Na miejsce ludzi skompromitowanych i sprzedajnych, szkodzących naszej ojczyźnie, przyszli politycy, którzy poważnie traktują swoje obowiązki i biorą odpowiedzialność za słowa, które publicznie wypowiadają. Mają naprawdę ojczyznę i Polskę w sercu. Dla tych ludzi służba Polsce jest szczególną wartością, bo wiedzą, jak mawia Norwid, że ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek. W przeciwieństwie do poprzedników nie przedkładają swojego prywatnego interesu ponad dobro i interes państwa i narodu. I takim właśnie człowiekiem był generał Bronisław Kwiatkowski. W swojej imponującej karierze wojskowej wielokrotnie dawał przykład patriotyzmu, sumienności i poświęcenia dla Polski. Od 1969 roku służył w siłach zbrojnych. Oficer wojsk pancernych i powietrzno-desantowych. Dowodził polskim kontyngentem wojskowym w Syrii, 6. Brygadą Desantowo-Szturmową oraz Wielonarodową Dywizją Centrum Południe w Iraku. W latach 2005-2007 zajmował stanowisko zastępcy dowódcy 2. Korpusu Zmechanizowanego. W dniu 3 maja 2007 roku prezydent Lech Kaczyński awansował generała dywizji Bronisława Kwiatkowskiego na stopień wojskowy generała broni. W związku z reorganizacją w dniu 15 sierpnia 2007 roku generał objął stanowisko dowódcy operacyjnego sił zbrojnych. Należy podkreślić, że przez całe lata
generał był związany z wojskami powietrzno-desantowymi w Krakowie. Tutaj kierował 6. Brygadą Desantowo-Szturmową imienia generała Sosabowskiego oraz szefował sztabowi Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. Miał za sobą 750 skoków spadochronowych. W czasie swojej służby odbył niezliczoną ilość lotów w ramach misji wojskowych w różne części świata. Jego służba wojskowa miała zakończyć się 5 maja 2010 roku, po czym generał miał przejść na emeryturę. Miało się odbyć uroczyste pożegnanie z wojskiem. Wystosowano już zaproszenia. Żołnierze, dla których był wzorem jako żołnierz i przełożony, ale też jako kolega i człowiek, przygotowali film traktujący jego karierze wojskowej, misjach i życiu rodziny. Niestety los odmienił wszystkiego planu. Lot do Smoleńska ze zwierzchnikiem Sił Zbrojnych, prezydentem Lechem Kaczyńskim w dniu 10 kwietnia 2010 roku był ostatnią misją wojskową generała. Chciał oddać hołd polskim żołnierzom zamordowanym w Katyniu jeszcze przed przejściem stan spoczynku. Był generał Bronisław Kwiatkowski wzorem żołnierza oddanego sprawie polskiej armii i ojczyzny. Osiągał kolejne szczeble kariery, w których wspiął się na wyżyny, zawdzięczając to wszystko wyłącznie sobie, swojej niezwykłej pracy i talentowi oraz poświęceniu jego rodziny. Rodzina bowiem stanowiła dla generała wartość najwyższą. Dom rodzinny, żona, córki były dla niego przystanie. Stąd czerpał energię. Był wrażliwy na krzywdę i nieszczęście ludzkie. Nigdy nie okazywał jakiejkolwiek wyższości. Nigdy prywatnie nie paradował w mundurze generalskim. Był przy tym człowiekiem otwartym i dowcipnym, znającym tysiące dowcipów i anegdot. Miał fenomenalną pamięć. Tam, gdzie był, stawał się duszą towarzystwa. Rok 2016 może być przełomowy w badaniu katastrofy smoleńskiej. Czas wydaje się być sprzyjający. Za wyjaśnienie katastrofy odpowiadają bowiem teraz ludzie, którzy służą Polsce, którym zależy na poznaniu i ujawnieniu przebiegu i prawdziwych przyczyn tragedii, którzy w przeciwieństwie do byłych, na szczęście już rządzących Polską, nie będą traktować ofiar katastrofy jako przeciwników politycznych. My, patrioci, mając świadomość, jak haniebnie potraktowane zostały przez były rząd, prokuraturę ofiary i rodziny ofiar smoleńskiej tragedii, od 6 lat oddajemy hołd takim osobom jak świętej pamięci generał Bronisław Kwiatkowski. Generale niezłomny, polski patriota, cześć Twojej pamięci. Dziękuję za odczytanie wspomnienia o świętej pamięci generale. Poproszę księdza kanonika Stanisława Sudoła o odmówienie modlitwy. Gromadzimy się w tym szczególnym roku, jakim jest rok miłosierdzia, obchodzony w całym świecie. W tym szczególnym roku dla naszej ojczyzny, jakim jest rok rocznicy Chrztu Polski. I w tym szczególnym dniu, jakim jest dzień rocznica katastrofy smoleńskiej. W tym okresie wielkanocnym, rozważając teraz tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa, jako ludzie wiary, polecamy miłosiernemu Bogu
przedstawieństwo Matki Bożej Miłosierdzia i błogosławionej Bronisławy, duszę zmarłego świętej pamięci generała Wojsława Kwiatkowskiego i wszystkich, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej, prosząc dla nich o Boże miłosierdzie, o radość życia wiecznego, które Bóg obiecał im na chrzcie świętym. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Dobry Jezu, a nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Polecamy Ci, miłosierny Boże, w tej modlitwie również przedstawieństwo Matki Najświętszej, naszą umiłowaną Ojczyznę Polskę, wszystkich sprawujących w niej jakąkolwiek władzę, by szukali dobra narodu, i wszystkich, w których bije polskie serce na ziemi ojczystej i poza jej granicami, by kochali swoją Ojczyznę, zawsze ją szanowali, tak jak ci, którzy oddali życie za jej wolność. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodziciel, naszymi prośbami racz nie gardzić po trzydach naszych, ale od wszelakich złych krzywd racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas odda. Pan z wami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Proszę teraz o złożenie kwiatów za zniczy, również osoby prywatne. Tak. Bardzo serdecznie powitać w imieniu swoim, mojej siostry i mojej mamy, która akurat dzisiaj odsłania tablicę w Kowalewie Pomorskim i nie jest tutaj z nami obecna. Jako rodzina wojskowa zdawaliśmy sobie dokładnie sprawę, jakie ryzyko ponosi ze sobą zawód wykonywany przez mojego tatę. I bardzo dokładnie wiedziałyśmy, jakie są zagrożenia, zwłaszcza po sierpniu 2004 roku, kiedy w Iraku podczas misji stabilizacyjnej zginął nasz najbliższy kuzyn. Nieraz, kiedy tata wyjeżdżał w najbardziej niebezpieczne rejony świata, żegnałyśmy się z nim, mając z tyłu głowy taką myśl, że to może po raz ostatni. Ale nie żegnałyśmy się z nim tak przed podróżą do Katynia. Ta podróż nie niosła ze sobą żadnego ryzyka. Dlatego tym bardziej trudno nam jest to zrozumieć i się z tym pogodzić. I dlatego ten dzień 10 kwietnia jest dla nas tak przykry, trudny i smutny. Nieraz jak rozmawiałam z moim tatą i opowiadałam mu o moich osobistych problemach, o złych sytuacjach, które zdarzyły się w moim życiu, on kiwał głową, klepał mnie po ramieniu i mówił: przykre i trudne sytuacje i smutne w życiu będą, bo nikt nie obiecał nam, że życie będzie łatwe. Ale chciałam Państwu powiedzieć, że Państwa obecność i w godzinie katastrofy dzisiaj, i Wasza tutaj, teraz, sprawia, że ten dzień jest naprawdę łatwiejszy. Bardzo miłe i ciepłe słowa, które słyszę o moim tacie, który był naprawdę bardzo fajnym człowiekiem i super tatą. Wspólna modlitwa. Również ważna chwila zadumy, wspólne czuwanie i milczenie powodują, że łatwiej nam tę chwilę przeżyć. I w imieniu mojej mamy bardzo Państwu dziękuję, że poświęciliście niedzielne południe, popołudnie, żeby tutaj z nami być. Doceniamy to bardzo. Bardzo dziękuję. Na tym skończymy naszą skromną uroczystość. Chciałbym podziękować pani Kamili, że zechciała być z nami tutaj. Chciałbym podziękować księdzu kanonikowi za prowadzenie modlitwy. Chciałbym podziękować żołnierzom 6. powietrznej, 6. brygady powietrzno-desantowej za wystawienie warty honorowej. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za przybycie. Chciałbym podziękować Solidarny 2010 za zorganizowanie tej uroczystości. Przekazać posterunek. Paszoś, za mną, marsz!